A przed nami walka numer 12, a w niej w czerwonym narożniku 37-letni typowy biały kołnierzyk, na co dzień poruszający się w meandrach świata finansów tak sprawnie jak w ringu. Ojciec 7-letniego Bruna, któremu chce pokazać, że czasem odrobina ryzyka może prowadzić nas w kierunku spełniania swoich marzeń. Miłośnik wszelkich sportów deskowych, od deskorolki po skateboarding oraz górskiej jazdy na rowerze. Przed wami Piotr Matla! A jego przeciwnikiem w tej walce w narożniku niebieskim, na co dzień kierowca i dumny tata dwóch małych łobuziaków, wraca, by pokazać im, że nie wolno się poddawać w realizacji swoich marzeń. Dziękuję rodzinie i bliskim za pomoc w przygotowaniach oraz wsparcie podczas walki. Tak mówi sam. Przed wami w niebieskim narożniku Karol Forysz! Karol Forysz! Drodzy Państwo, przed nami walka numer 12. Ostatnia walka przed pasmem licytacji numer 2. Piotr Matlak, narożnik czerwony, i Karol Forysz, narożnik niebieski. Jedziesz, Piotr, jedziesz! Ring wolny. Runda pierwsza. No i ruszyli z takim charakterystyczną gardą, podchodzi Forysz. No i teraz udało mi się tą gardą zablokować, bardzo mocny sierpowy od Matlaka. I teraz to on uderzył tym sierpowym, sierpowy, bardzo częsta akcja, podgródkowy teraz strzelony przez Forysza. Forysz kontra Matlak, Matlak kontra Forysz. Troszeczkę chaotycznie bije Matlak w tym momencie. No i kontynuujemy te starcie numer 1 w walce numer 12. Jak ruszyliście sierpowym, teraz bardzo mocnym uderzył Forysz. Forysz, wydaje mi się, bije precyzyjnie i o tak jak w tym momencie wyprzedził swojego rywala kontrą taką, tym prawym prostym, bardzo mocnym. O, teraz bardzo ładnie Matlak wystrzelił taką kombinacją, raz na dół, raz na górę. A wchodzą te ciosy na korpus. Nie można bić nasadą, to chyba o to chodzi. Przed ramieniem takim w zasadzie. Ręce wracają. Z odwrotnej pozycji teraz walczy Matlak, co również może być utrudnieniem. No to następnym razem, czy jeszcze
za jakiś czas może się skończyć upomnieniem, bo te takie ciosy bite na sadą są po prostu niebezpieczne, no, bo tam nie ma przecież tej gąbki. Tak jakbym bardzo mocny teraz. Minus jeden punkt, zabicie na sadą. Koniec rundy pierwszej. No ciekawą mamy sytuację, bo na przykład pod koniec walki bardziej mi się podobał Matlak, który bił celniej, bił odważniej. No ale ten punkt odjęty, zabicie na sadę, może sprawiać w werdykcie końcowym dosyć duże problemy Matlakowi. To może być korzystne dla Forysia. Pytanie, czy przestanie bić tą nasadą, bo to może się również, nie daj Boże, skończyć dyskwalifikacją. Ring wolny. Runda druga. A runda druga, Matlak kontra Foryś. Dobrze się oglądało. Te starcie numer jeden po raz kolejny bije na sado. To będzie ogromny problem, jeżeli nie przestanie. Może powinien skupić się na tych prostych zamiast sierpowych. Ale zadyma teraz i lepiej Matlak wygląda na początku tej rundy numer dwa. Chociaż Foryś pięknie porusza się po ringu, no ale gdzieś ma problem z tym dystansem. A w delikatnych kłopotach teraz Matlak. Sporo ciosów zainkasował i rusza teraz taką dynamiką Foryś, charakterystyczną dla siebie. Rozbity Matlak teraz ma krwawi z nosa, to chyba druga taki pojedynek, tak mi się wydaje, że to delikatnie coś skapło z tego nosa, jeżeli chodzi o krew. Taka ringowa zadyma teraz na środku ringu. No, bo już kończymy rundę drugą za moment, dosłownie kilkadziesiąt sekund. No, teraz taki nieładny klincz, w delikatnym odwrocie Matlak. Czyżby delikatne problemy z kondycją, koniec rundy drugiej. Bronił się, tak jak na początku zaatakował bardzo wyraźnie. No pod koniec no, musiał się już bronić. Więc nie chcę nawet bawić tutaj się w wróżbite i przewidywać, jak będzie wyglądała runda numer 3. Na pewno będzie ciekawa, tak jak poprzednie dwie. Wolny. No i ostatnie starcie, runda trzecia, starcie walki numer 12, ostatnie walki przed licytacjami, no i stawiają wszystko na jedną kartę. Teraz ten próbuje na dół bardzo bić Matlak. No, udało mi się teraz ustrzelić swojego przeciwnika kilkukrotnie co najmniej. Come on!
bardzo mocnym sierpowym trafił teraz Matlak. Po raz kolejny. A lewa ręka jest jego mocniejsza, jest leworęczny, przestrzelił teraz, ale wyczerpany jest Matlak. Foryś może to wykorzystać. Foryś ma więcej energii, powinien teraz ruszyć, zaatakować jakoś. Spróbować wygrać tę rundę. Trafił teraz prawym sierpowym, takim prawym krzyżowym nawet mogłem powiedzieć. W wielkim chaosie Matlak. Chaotyczne są te jego ciosy, bardziej precyzyjny teraz Foryś. Ale widzieliśmy już, że ta walka, no. Takie ostatnie tchnienie Matlaka. Ma jeszcze troszeczkę czasu, żeby tutaj, o, bardzo mocny teraz i ruszył na niego Foryś. Wyliczony. Bardzo ciężko będzie wygrać Matlakowi walkę. Myślę, że to jest już dla niego decyzja o tym, że formalnie walkę przegrał, bo już jeden punkt podjęty, zabicie nasadą. Teraz liczenie. No i Foryś jest po prostu lepszy, szybszy. Wyprzedza go teraz tymi ciosami, tym sierpowym. Takim, no. Wytrzyma do końca. Walki powinien wytrzymać, ale oddaje teraz pełen charakteru Matlak. Bardzo mi się to podoba. Akcentuje, że do samego końca potrafi stawiać warunki i walczyć po prostu. Wielki szacunek. No i całkiem ciekawa walka. Oddaję głos konferansjerowi i zapraszam na nasze pasmo licytacji numer 2. Szanowni Państwo, w walce numer 12 sędziowie orzekli remis! Organizatorzy także zezwolili na zrobienie sobie wspólnego zdjęcia. Ja chciałem zaprosić w imieniu Karola jego dziewczynę Justynę i syna Szymona. Zapraszam serdecznie na scenę Justyna, Szymon. Organizatorzy wyrazili na to zgodę, abyście zrobili sobie wspólne zdjęcie. A może i coś więcej. Dumny tata.